czas na dobre wiadomości Kleks TV. Majowe wydanie poprowadzi Gabriel ze Słoneczek. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym Kleks TV. W przedszkolu obchodzono święta majowe. Maj jest szczególnym miesiącem w historii Polski. W pierwszych trzech dniach obchodzone są trzy ważne święta. Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Święto Narodowe 3 maja, które uważa się za jedno z najważniejszych i przełomowych wydarzeń w historii Polski. Mimo późniejszych rozbiorów, dokument ten pomagał kolejnym pokoleniom podtrzymać dążenie do niepodległości. W naszym przedszkolu co roku uroczyście świętujemy te rocznice. Każda z grup zaprezentowała okolicznościowe wiersze i piosenki. To ważne, aby pielęgnować pamięć o naszej historii, zwłaszcza wśród najmłodszych pokoleń. Pozwoli to młodym lepiej zrozumieć ich dziedzictwo kulturowe. Na sali u Smurfów czekała niespodzianka. W sali Smurfy pojawił się nowy mobilny ekran interaktywny. Dzięki tej pomocy dydaktycznej będzie można jeszcze bardziej pobudzać dziecięcą kreatywność i wykorzystać ją podczas ciekawych zajęć dydaktycznych. Do placówki zakupiono także 5 laptopów, które oprócz wartości edukacyjnej będą wykorzystywane do wdrożonego od września dziennika elektronicznego. Zakup ten nie byłby możliwy bez wsparcia finansowego gminy Tymbark. Dzieci wzięły udział w Podczas warsztatów edukacyjnych dzieci miały okazję zobaczyć ciekawe okazy, m.in. ślimaka afrykańskiego i żółwia lamparciego. Przedszkolaki dowiedziały się sporo ciekawostek i poszerzyły swoje wiadomości przyrodnicze. Dzieci wzięły udział w majówce. Maj w kościele to śpiewanie majówek. W ramach jednej z lekcji religii siostra Leonika zaprosiła wszystkie dzieci do parafialnego kościoła na wspólną modlitwę. Po krótkiej modlitwie dzieci odśpiewały litanię loretańską do Najświętszej Marii Panny, akompaniowała pani Karolina Wiewiórska z Plastoludków. Akcja sprintem do maratonu za nami. Już po raz 10 przedszkola z całej Polski miały okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu promującym zdrowy styl życia i aktywność fizyczną wśród najmłodszych. Nasze przedszkole, jak co roku, przyłączyło się do akcji sprintem do maratonu. Każda z grup w swoim tempie przebiegła określony dystans. Koordynatorkami biegu w przedszkolu była pani Ania Boczoń i Paulina Surdziel. Całe przedszkole świętowało Dzień Rodziny. Rodzina jest podstawową komórką społeczną, w której przychodzi funkcjonować każde jednostce na początkowych etapach rozwoju. Rodzina to więź, która stanowi fundament prawidłowego rozwoju każdego dziecka. Jak co roku nasze przedszkole świętowało Dzień Rodziny. Sale wypełniły się śmiechem i pozytywną energią, ale także momentami wzruszenia. Każda z grup przygotowała dla swoich rodziców występ. Uściskom nie było końca. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Kolejny miesiąc zapowiada się bardzo ciepło. Najniższa temperatura to 13 stopni Celsjusza, a najwyższa sięgać będzie nawet 26 stopni. Dziękuję Państwu za uwagę.